Chciałam szybki obgląd bananowców Maureli. Jak wyglądają obecnie, nie były ani razu jeszcze podlewane. Znaczy, raz jakie tylko wykopałem. I zobaczcie, robią się takie cholewki, tak zwane. Widzicie to. Nie przejmować się tym, po prostu możecie to podcinać. Te suchary, jak się nie chce wam ciąć, to miejcie wyrąbane. I na wiosnę to wytniecie. Najważniejsze, żeby środek rusi będzie wszystko w porządeczku. Tutaj przyciąłem trochę, żeby pokazać. O, po przycięciu lufa wygląda tak. One mogą mieć około 50 kg na obecną chwilę. Także wszystko w porządku. Musa, bananowce, no bez zmian, to jest Sikimensis, pod sto przecięty, nie wiem czy ruszy. Tu następny sykimensis, no jakoś tam coś podrósł, ale to wszystko będzie widać gdzieś tak luty, marzec, dopóki to ruszy, nie? Tu są mniejsze, tak samo, widzicie, to one po prostu jakby z siebie trochę spijają, bo ich nie podlewam, o. A jak to pościnacie i wrzucicie na przykład do kotła, to strzela jak fajerwerki w Sylwestra. Naprawdę grubą nos szela. Jak będziecie chcieli, to po obcinam i nagram film, jakby rozpalał w tym w piecu, ale to jak ktoś będzie chciał. No, także tak to wygląda, słuchajcie. Nie przejmować się. Najważniejsze, aby jakiś pleśni tam troszeczkę może w ziemi jest, ale najważniejsze to tu. Tu, jak życie jest, rośnie. Cyrkulacja powietrza i nie będzie na pewno żadnego grzybiola. Do następnego.